jednym z największych producentów ciastek w regionie. Mówimy tutaj o regionie Europy Środkowo-Wschodniej. A firma w tym roku obchodziła swoje 30-lecie. A w swoim portfelu produktowym ma już ponad 200 produktów, które w czasie rozwoju firmy wprowadzaliśmy na rynek i z powodzeniem sprzedajemy je, tak jak będzie za chwilę w prezentacji, w wielu krajach. Firma ma dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Międzyrzecu Podlaskim i Radzeniu Podlaskim. Posiada centrum dystrybucyjne w Berlinie, ma biuro handlowe w Warszawie, a także ma dwa biura handlowe w Bukareszcie i w Budapeszcie. Międzyrzec Podlaski, czyli zakład, w którym my w tej chwili się znajdujemy, powierzchnia, na której operujemy, 35 tysięcy metrów kwadratowych, natomiast sam zakład produkcyjny jest na 20 tysiącach metrów kwadratowych. Wolumen produkcyjny ponad 18 tysięcy ton ciastek rocznie. To jest bardzo, bardzo duży zakład. W tej chwili zatrudnienie to jest około 390 pracowników produkcyjnych i 14 pracowników mechaników, można powiedzieć. I tutaj pani z radia zadawała mi to pytanie. My w dalszym ciągu bardzo chcemy rosnąć, także liczymy na to, że Państwo też nam pomożecie w tym, żeby napisać kilka słów, czy powiedzieć kilka słów o naszej firmie. Bardzo chętnie przyjmiemy kolejnych pracowników do pracy, zarówno na stanowiskach operatorskich, jak i mechaników, jak i automatyków, ale też pracowników niewykwalifikowanych. Firma cały czas rekrutuje pracowników do zakładów w Międzyrzecu Podlaskim. Jeżeli chodzi o główne produkty sprodukowane w Międzyrzecu Podlaskim, to są wafle, czyli nasze kultowe pryncypałki, które na pewno każdy w Polsce zna. Draże, które produkujemy tutaj w zakładzie. Rurki waflowe, które na pewno każdy zna, bo są dostępne właściwie w każdym sklepie w Polsce, łącznie z dyskontami. I krakersy. I to są główne grupy produktowe, które produkujemy w zakładzie w Międzyrzecu Podlaskim. Drugi nasz zakład, Radzeń Podlaski. Mniej więcej widzicie, że skala, na której produkujemy, jest bardzo zbliżona, bo to jest około 37 tysięcy, jeżeli chodzi o działkę, około 20 tysięcy powierzchni samych zakładów. Skala zatrudnienia praktycznie identyczna, czyli to jest 380 pracowników i 15 mechaników. I tu także, nie tylko ze względu na inwestycje, ale nawet w tej chwili jesteśmy w stanie przyjąć praktycznie każdą ilość mechaników, automatyków, operatorów, a także pracowników niewykwalifikowanych do bieżącej produkcji, a mając świadomość tego, o czym powiedziałem wcześniej, że zamierzamy zainwestować naprawdę bardzo, bardzo istotny capex w rozwój naszych zakładów produkcyjnych, nasze potrzeby będą dużo, dużo większe. Trzy główne istotne obszary, w których my się koncentrujemy, zarządzając naszym biznesem doktora Gerarda. Przede wszystkim jakość. To, co jest dla nas kluczowe, i to, co pozwoliło nam budować nasz biznes, to jest jakość naszych wyrobów. Są pewne rzeczy, które się optymalizują. Możemy optymalizować gramaturę naszych opakowań, możemy optymalizować, nie wiem, kolory na kartonach czy na foliach, w których sprzedajemy ciastka. Natomiast to, czego nigdy nie dotykamy, to jest jakość naszych wyrobów i tutaj nie ma absolutnie żadnych kompromisów. Jakość naszych wyrobów jest doceniona przez konsumentów, gdzie co roku otrzymują nasze produkty nagrody konsumenckie. Drugi, nawet nie wiem, czy nie ważniejszy element, na którym my się bardzo mocno koncentrujemy, to jest bezpieczeństwo produkcji przede wszystkim. Będziecie, panowie, mieli za chwilę okazję być na produkcji. To są duże urządzenia, to są olbrzymie ciągi produkcyjne. To jest kilkadziesiąt ton stali, ale też ciastek w ruchu, łańcuchów, trybów. I musimy bardzo, bardzo uważać na to, żeby nikt tutaj nie poniósł żadnego uszczerbku na zdrowiu, stąd mamy bardzo restrykcyjną politykę bezpieczeństwa, mamy bardzo restrykcyjną politykę, jeżeli chodzi o procedury, chociażby braku alkoholu w organizmie naszych pracowników, w związku z czym nie dopuszczamy do żadnych kompromisów także na tym polu. No i oczywiście trzecim elementem, na którym my się koncentrujemy, to jest efektywność kosztowa. I tu nie chodzi o to, żeby produkować najtaniej, tu chodzi o to, żeby produkować najefektywniej. Możemy produkować efektywnie, ponieważ mamy dosyć dużą skalę naszej produkcji, ale też staramy się produkować i sprzedawać efektywnie. Patrzymy, na których rynkach jesteśmy w stanie zrealizować największe wzrosty sprzedaży. Patrzymy, na których kategoriach produktowych jesteśmy w stanie zrealizować największą kontrybucję do naszej sprzedaży i tam inwestujemy też nasze środki.
Będąc dużym, jednym z największych pracodawców w regionie, staramy się też angażować lokalnie i to na pewno Państwo o tym wiecie, że uczestniczymy dosyć szeroko, jeżeli chodzi o współpracę zarówno z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Międzyrzecu, jak i z Mosirem w Międzyrzecu, z Mosirem w Radzyniu Podlaskim. Inwestujemy dosyć dużo środków w promocję kultury, w promocję sportu. Będąc sponsorem większości imprez kulturalnych i sportowych w regionie, ostatnio mieliśmy okazję współuczestniczyć też w rewitalizacji zieleni przy placu Jana Pawła w Międzyrzecu Podlaskim. W związku z tym staramy się ten nasz biznes, poza tym, że produkujemy dobre jakościowe wyroby, poza tym, że produkujemy je bezpiecznie, poza tym, że mamy dosyć dużą efektywność kosztową, staramy też się prowadzić nasz biznes w sposób odpowiedzialny. W tej chwili eksport naszych wyrobów to jest 43% naszego biznesu. 43% naszego biznesu, który rozkłada się na ponad 50 krajów, w których realizujemy swój eksport. Natomiast mamy dwa biura handlowe, jedno w Bukareszcie, jedno w Budapeszcie, gdzie też mamy nasze własne struktury sprzedaży. Mamy country managerów także na Bałkanach, mamy wyłącznych importerów także. Z dumą można powiedzieć, że ciastka produkowane w Międzyrzecu Podlaskim, ciastka produkowane w Radzyniu są ciastkami pierwszej potrzeby w Rumunii, na Węgrzech, ale na pewno też jest z dumą możemy powiedzieć, że możemy je spotkać w Stanach Zjednoczonych, w Jordanii, w Libii, w Jemenie i w Iraku. Także to jest taka nasza duma. Firma Dr. Gerard będzie rozwijała swoją strukturę. Nikt nie ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o swoje miejsce pracy. Wręcz przeciwnie. Dzisiaj już, mając na świadomości to, gdzie dzisiaj się znajdujemy i jakie inwestycje zamierzamy poczynić, my dzisiaj jesteśmy w stanie przyjąć kilkaset osób do pracy, zarówno na stanowiskach osób niewykwalifikowanych, jak i operatorów, automatyków, kierowników. I tutaj jesteśmy w stanie, jako Dr. Gerard, zatrudniać już dzisiaj. Natomiast drugi element, drugi obszar Pana pytania dotyczący tego, czy my możemy być tym liderem w regionie, który zaproponuje pracownikom coś więcej. Wynagrodzenie to jedno, drugie to jest cały pakiet socjalny, który nasza firma proponuje, który tak jak porównujemy z innymi pracodawcami w regionie, on wcale nie jest zły, wręcz powiedziałbym, że jest jednym z kluczowych. Oczywiście patrzymy na nasze wynagrodzenia, patrzymy na to, co się dzieje zarówno w regionie, jak i to, co się dzieje ogólnie w Polsce i w pełni się z Panem zgadzam. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że to też podlega pewnym wahaniom. Na przykład dzisiaj, jakby Pan chciał zatrudnić automatyka, to bardzo często temu automatykowi tutaj w Międzyrzecu czy w Radzyniu trzeba nawet zapłacić więcej niż w Warszawie, bo tam, że tak powiem, wybór pracowników jest dużo większy niż tutaj w regionie i my też na to patrzymy. I ja mogę też z pełną świadomością powiedzieć, że zarówno jeżeli mówimy o mechanikach, jak i automatykach, jak i kierownikach, my jako Dr. Gerard wcale nie musimy się wstydzić tym, że mamy najniższe wynagrodzenie. Uważam, że mamy jedne z najwyższych wynagrodzeń w regionie i chcemy w dalszym ciągu w ten sposób na ten rynek patrzeć. Znaczy chcemy wynagradzać pracowników za dobrą pracę, chcemy pracowników wynagradzać za pracę efektywną i mogę Panu zagwarantować, że będziemy jedną z tych firm, która będzie w tym obszarze liderem i będzie wyznaczała pewne standardy. Mamy w tej chwili na radarze współpracę z technikami, współpracę z uniwersytetami. Rozpoczęliśmy współpracę na przykład z Uniwersytetem w Lublinie. Chcemy rozpocząć wspólny projekt dotyczący kształcenia przyszłych technologów, przyszłych operatorów, kierowników, może kierowników to nie, ale technologów, automatyków i chcielibyśmy, żeby to zaplecze przyszłych pracowników było dla doktora Gerarda w ten sposób zabezpieczone. Tutaj lokalnie też bardzo byśmy chętnie nawiązali współpracę ze szkołami technicznymi bądź szkołami, które mogłyby kształcić w przyszłości technologów, laborantów i tak dalej. Jesteśmy na to otwarci, bardzo gotowi. Jeżeli ktoś ma kontakt z takimi szkołami, bardzo chętnie taką współpracę byśmy podjęli. Duży potencjał jeszcze macie produkcyjny, ale też mówi Pan cały czas o tym właśnie, że starać się na rozwój. Tak. Czy to się wiąże również z rozbudową zakładów, nowymi zakładami w regionie?
Tak jak było pokazane na planach, my nie za bardzo mamy możliwości rozwoju na zewnątrz, poza płot, tak? Oczywiście mamy też plany wewnątrz, na przykład mamy olbrzymi magazyn wysokiego składu w Międzyrzecu, który nie jest wykorzystywany jako magazyn wysokiego składu. Rozpatrujemy możliwość przekwalifikowania tego obiektu na możliwość ze strony magazynowej na taką stronę produkcyjną, gdzie byłoby miejsce na kolejnych 5 do 7, w zależności jakich linii produkcyjnych. Także zarówno staramy się patrzeć na to od strony możliwości inwestowania w obecnie istniejące zakłady, ale nie ukrywam też, że w regionie szukamy możliwości, gdzie jeszcze znalazłoby się miejsce na inwestycje. Oczywiście jednym z takich obszarów jest Bedlno, gdzie tam jest jeszcze trochę ziemi, być może trochę obiektów, gdzie moglibyśmy się rozwijać. Natomiast na kolejne 24 miesiące wszystkie inwestycje są planowane w obecnej skorupie zakładu Międzyrzec Podlaski, Radzeń Podlaski, bo tam mamy jeszcze miejsce na kilka linii produkcyjnych. My żeśmy bardzo mocno patrzyli na rynek chiński, na rynek wietnamski. Natomiast nie do końca produkowanie ciastek o smaku zielonej herbaty czuliśmy się w tym kompetentni. My widzimy dzisiaj różnicę na poziomie zarówno smaków. My lubimy truskawkę, ktoś tam lubi brzoskwinię, ale to jest w dalszym ciągu to samo ciastko. Może być inaczej zapakowane. My lubimy na przykład wytłoczki i folię. Czesi czy Niemcy lubią kartoniki. I my to widzimy na poziomie już regionalnym bardzo mocne zróżnicowanie. Natomiast my mamy 200 ciastek. I w naszych 200 ciastkach znajduje się na pewno konsument polski, bo pewnie jakbyśmy popatrzyli na siebie, to nikt z nas 200 ciastek nie zje różnego rodzaju. Natomiast w tych naszych 200 ciastkach znajdzie sobie zarówno konsument polski, jak i konsument rumuński, jak i konsument niemiecki, jak i konsument francuski, coś dla siebie. Ale to rzeczywiście, ja się z panem zgodzę, na kilka rynków, tam gdzie my sprzedajemy, na przykład do Stanów Zjednoczonych, my sprzedajemy na tak zwaną półkę etniczną, czyli tam gdzie są Polacy, którzy chcą mieć polskie ciastko w Stanach, to my jesteśmy tym, który to sprzedaje. Natomiast czy my mamy takie typowe amerykańskie ciastko jak donut czy coś? Nie mamy. My mamy, generalnie jak patrzymy na rozwój ciastek, wychodzimy od badań konsumenckich, wychodzimy od trendów rynkowych. Natomiast jest, ja bym podzielił generalnie ten cały rozwój nowych produktów na dwa obszary. Jeden bym nazwał nowy produkt, czyli rozwój nowego produktu, a drugi poprawę produktu istniejącego, bądź taki rozszerzenie produktu istniejącego. I powiem to na przykładzie pryncypałki. Znaczy pryncypałka, która zdobyła już uznanie klientów przez 20 lat, jest najlepiej sprzedającym się wafem w Polsce. Natomiast przez wiele, wiele lat była ona w czekoladzie ciemnej, gorzkiej, tak? Która jest takim smakiem bardziej osób dorosłych, mniej młodszego pokolenia. I na przykład nie chcąc zaszufladkować się w tym, że my dojrzewamy i starzejemy się razem z pryncypałką, stworzyliśmy projekt, co zrobić, żeby trochę odmłodzić to ciastko. W związku z tym zarówno marketing, jak i dział nowego produktu, jak i służby sprzedażowe firmy swój feedback do organizacji dawały i mówiły: słuchajcie, my musimy coś zrobić, żeby ten produkt odmłodzić. Kilka lat temu wprowadziliśmy w takim razie na rynek pryncypałkę mleczną czekoladą, tak? Także rozwinęliśmy istniejący produkt, który był ikoną na rynku, o nową wersję produktu o smaku czekolady mlecznej. W ten sposób zyskaliśmy kolejny segment Polaków z tego młodszego pokolenia, który był zainteresowany posmakowaniem pryncypałki. Taki sam rollout potem był na pryncypałkę z ciemnym waflem. Był taki trend w Polsce, gdzie wszyscy rzucili się na ciastka z dużą wartością kakao, ciemny wafel, ciemne ciastko. My też w pryncypałce, patrząc na te trendy, wprowadziliśmy pryncypałkę z czarnym waflem, tak? Black and white. I to jest zawsze praca zespołowa. My nie jesteśmy taką korporacją, która ma olbrzymie budżety marketingowe i duże budżety na badania, laboratoria. To jest wszystko otwórcza praca zespołu sprzedaży, marketingu, nowego produktu, technologii. Spotykamy się, mamy w tej chwili w pipeline 70 nowych projektów. Co możemy jeszcze zrobić, żeby nowe ciastka wprowadzić lub nowy smak istniejącego ciastka? I to zawsze jest w dwóch obszarach. Albo nowe ciastko, albo rozwój potencjału istniejącego ciastka, który już jest. Dyrektywa plastikowa. Tak. Namiesza taka firma, znaczy, to jest tak, oczywiście, że
pomoże z punktu widzenia konsumenta, środowiska i nas wszystkich jako ludzi, tak? I my też w tej chwili pracujemy nad tym, czy my możemy wytłoczkę zastąpić papierową wytłoczką, czy my folię możemy zastąpić materiałem o trochę tak bardziej naturalnym komponencie. Odchodzimy od polistylenu, przechodzimy na polipropylen, czyli my idziemy w tym kierunku. My ograniczamy ilość też wprowadzonych materiałów plastikowych do środowiska. Patrzymy na te trendy. Oczywiście my produkujemy wszystko zgodnie z prawem, natomiast staramy też się wyprzedzić te trendy, także w tych obszarach razem z naszymi dostawcami opakowań też bardzo mocno pracujemy, żeby być troszeczkę szybciej niż rynek. To, z czym my na przykład mamy dosyć duży problem, to jest bardzo często firmy podwykonawcze, jeżeli chodzi o wszelkiego typu mechaniczne elementy. Ja nie jestem mechanikiem, ani elektrykiem, ani energetykiem, ale my w tej chwili już pracujemy też z firmami podwykonawczymi z dosyć dalekiego dystansu od Międzyrzeca czy Radzynia, wszelkiego typu warsztatami czy części zamienne. Także wydaje mi się, że wokół nas jest dosyć duży obszar do tego rodzaju usług, bo my z tego rodzaju usług korzystamy bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, przewijanie silników, wykonywanie elementów stalowych, pomostów nad liniami produkcyjnymi. To wszystko korzystamy z firm i oczywiście my patrzymy na to przez pryzmat kosztowy i jakościowy jak najbardziej, natomiast robimy przetargi. Natomiast uważam, że jest tutaj miejsce dla tego rodzaju przedsięwzięć. Myślę, że jeżeli chodzi o surowce, no to to już ktoś kiedyś powiedział, sorry, taki mamy klimat, ale kakao czy tłuszcz palmowy tutaj raczej surowców miejscowych mieć nie będziemy. Natomiast jeżeli chodzi o wykonawców kartonu, wykonawców drukarni do folii, czy właśnie tych podwykonawców różnego rodzaju elementów do produkcji, toczenie, frezowanie, przewijanie silników, jak najbardziej tak. Tu moglibyśmy pewnie więcej lokalnie kupować, jeżeli byłaby większa możliwość.